Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam dzisiaj na otwieranki. Pewnie jesteście bardzo zdziwieni, że wróciłam do otwieranek, ale tak naprawdę nigdy nie chciałam ich porzucać, zatem. Dzisiaj przygotowałam dla Was nowe książki do obejrzenia. Nowe czy też względnie nowe, ponieważ już od dłuższego czasu nie nagrywałam takich filmów, więc tych książek zebrało się sporo. Ja oczywiście nie będę dzisiaj przedstawiała wszystkich, które przyszły do mnie przez te kilka miesięcy, ale wybrałam takie, które wydaje mi się, że mogą Was zainteresować. Zatem oglądamy. Otwieramy te przesyłki i sprawdzamy, co nowego pojawiło się na moich półkach i co być może za moją zachętą i namową pojawi się wkrótce na waszych półkach. Pierwsza z książek to wznowienie, które jest już od dawna poszukiwane i od dawna upragnione. To Własny pokój Virginii Woolf. Wydanie z osnowy składa się z dwóch części. Druga część tej książki to jest właśnie essay czy książka Virginia Woolf pod tytułem Własny pokój, czyli taki wczesny manifest feministyczny, w którym Virginia Woolf twierdzi, że aby kobieta mogła się rozwijać, aby kobieta mogła coś tworzyć. Potrzebuje własnego konta, potrzebuje spokoju, potrzebuje swojej prywatności, gdzie może oddać się na przykład pisaniu, ale też innym czynnościom kreatywnym, czy też czynnościom, które ją rozwijają. Oprócz tego mamy jeszcze wypowiedzi, wywiady, teksty napisane przez kilka Polek, które wdrożyły w swoim życiu ideały Virginia Woolf. To na przykład Edyta Bartosiewicz, Joanna Bator, Magdalena Cielecka, Katarzyna Kasia, Martyna Wojciechowska, Aleksandra Zbroja i jeszcze kilka innych, których nie przeczytałam. Także jeżeli pragnęliście zakupić sobie tę książkę i była już niedostępna, to informuję, że właśnie się ukazała lub też lada dzień ukaże się ponownie. Następna książka to powieść z wydawnictwa poznańskiego z serii skandynawskiej, czyli babetaniny waha. Nie wiem, czy tak się czyta, to szwedzkie nazwisko, najprawdopodobniej czyta się zupełnie inaczej, ale napisane jest waha, czytam waha. Moi drodzy, jest to książka, która różni się od testamentu, ponieważ opowiada o kobiecej przyjaźni. Mamy tutaj dwie panie. Katje i Lu, które poznały się 15 lat temu, zaprzyjaźniły się ze sobą, ale tak najbardziej łączy je pragnienie zostania gwiazdą filmową. One uwielbiają filmy i chciałyby zyskać sławę w tej dziedzinie. Jednej z nich się to udaje. Ona jest aktorką, która zagrała właśnie w nagradzanym filmie pod tytułem Babeta i po kilkunastu latach już ta jej sława przygasła, ale zaprasza tę swoją mniej sławną koleżankę do siebie, do swojej Wilni we Francji, i tam dochodzi do jakiejś sytuacji, która prawdopodobnie będzie osią tej książki. Także, jeżeli podobał Wam się testament tej autorki, to myślę, że powinniście także sięgnąć po tę nowszą powieść. Tutaj mam znowu autorkę, której nazwiska nie potrafię wymówić. Jest to Tatiana Tibuleak, tak mam napisane, która napisała książkę odnoszącą wielkie sukcesy w Polsce pod tytułem Lato, kiedy mama miała zielone oczy. Wiem, że wielu z was ta powieść się bardzo podobała. Teraz mamy drugą książkę tej autorki pod tytułem Szklany Ogród. I to jest książka, w której poznajemy trochę lepiej Mołdawię, czyli Kraj, skąd pochodzi ta autorka. Opowiada ona o dziewczynce, która została adoptowana z domu dziecka, czy też wykupiona z domu dziecka w Mołdawii, i dzieje się to pod koniec lat 80., i wkrótce następuje przełom: Związek Radziecki upada. I ta dziewczynka jest świadkiem przemian, które następują w kraju. Tutaj także dość dużą wagę w tej książce przywiązuje się do kwestii języka. Ona bowiem mówi po mołdawsku. Natomiast ludzie, którzy są bardziej wykształceni, którzy nie są uważani za wiochmenów, mówią tam po rosyjsku. Więc kwestia języka jest dla tej dziewczynki bardzo, bardzo istotna. Nie wiem dokładnie o czym będzie ta powieść, natomiast to tło, które Wam przedstawiłam i o którym przeczytałam na okładce, wydaje mi się bardzo ciekawe i koniecznie będę chciała poznać treść tej powieści. Tym bardziej, że z tego co pamiętam, ta autorka pisze w taki sposób trochę poetycki, tworzy takie piękne obrazy ze słów. Także myślę, że jest to coś, co nam się także spodoba. Teraz zupełnie. Inna tematyka. Przegryw Mężczyźni w pułapce gniewu i samotności. Jest to reportaż napisany przez Patrycję Wieczorkiewicz oraz Aleksandrę Herzyk, albo Herzyk, chyba Herzyk. To książka o tak zwanych Incelach, czyli mężczyznach, którzy nigdy nie uprawiali seksu, w zasadzie nawet nigdy nie byli na randce. Ich cały świat sprowadza się do internetu, jakichś forów, mediów społecznościowych, w których wylewają wszystkie swoje frustracje. Oczywiście są to zatwardziali szowiniści, faceci, którzy stawiają swoją płeć ponad wszystko i obwiniają cały świat o swoje życiowe niepowodzenia. I te autorki dotarły do takiego środowiska młodych mężczyzn. Którzy sami określają się jako przegrywi i porozmawiały z nimi, starały się poznać ich jak najlepiej, poznać ich motywację, poznać to, jak oni sami siebie identyfikują i co sądzą o świecie. Widziałam, że ten reportaż już zaczyna dostawać dobre recenzje i ja jestem jego bardzo ciekawa, bo do tej pory o Incelach czytałam. Tylko i wyłącznie w różnych powieściach. Najczęściej w powieściach kryminalnych, gdzie taki przegryw był tym czarnym charakterem, który mścił się na kobietach i na świecie. Teraz bardzo chętnie zobaczę, jak to wygląda z innej strony, czyli z tej strony tak bardziej rzeczywistej w reportażu. Więc jeżeli jesteście zainteresowani tę, tą tematyką, to dodam jeszcze, że jest to pierwszy taki reportaż, który powstał w Polsce. Następna książka, która tutaj leży, to książka, która wprowadziła mnie w błąd. Mam do pana kilka pytań. Taki tytuł Rebecca Mackay to jest amerykańska autorka, która napisała książkę Wierzyliśmy jak nikt, która również zdobywała entuzjastyczne recenzje w Polsce. Ta książka wydawała mi się, że będzie zbiorem esejów. Że będzie to jakaś książka feministyczna. W której autorka zadaje pytania mężczyznom i oczekuje pewnych odpowiedzi, a dostaje odpowiedzi zupełnie inne. Okazuje się, że absolutnie nie, oczywiście nie doczytałam i dostałam powieść. Nie jest źle, ja bardzo lubię powieści, zwłaszcza kiedy są dobrze napisane. To jest powieść, która opowiada o sprawie, która wydarzyła się w 1995 roku w pewnym liceum. Nastolatka ginie w tajemniczych okolicznościach, jej ciało zostaje znalezione na szkolnym basenie i dosyć szybko w stan oskarżenia zostaje postawiony Omar, pracownik techniczny szkoły. Ale mija 20 lat. Nawet ponad 20 lat, i do tej szkoły przyjeżdża rówieśniczka tej zabitej dziewczynki, jej koleżanka, a teraz znana podcasterka, i zamierza jeszcze raz przejrzeć się sprawie zabójstwa tej swojej koleżanki. Okazuje się, że policja zbyt szybko wyciągnęła wnioski w tej sprawie, prawdopodobnie skazała nie tego mężczyznę, i ona prowadzi takie śledztwo. Ale ta książka to nie jest kryminał, to nie jest tylko kryminał. Tutaj, pod płaszczykiem właśnie konwencji kryminalnej, mamy książkę, która stawia pytania o sytuację kobiet, o ich prawa, ciała, a także o ich siłę. Także myślę, że to może być bardzo ciekawa książka. Jedyne, co mnie bardzo zmartwiło, gdy ją otworzyłam, to to. Że została wydrukowana bardzo małą czcionką. To jest jakaś font ósemka, prawdopodobnie. Ciężko się to będzie czytać, naprawdę. Także, drodzy wydawcy, nie róbcie nam tego, ponieważ nie wszyscy już mają z młode i zdrowe oczy. I to jest kolejna książka napisana dość małą czcionką. Wszystkie rzeczy na drogę. Wydawnictwo dowody dawniej dowody na istnienie. Autorka to Taja Miles i pod tytuł Dzieje worka Ashley, dziedzictwa jej czarnych potomki. jest to książka, która opowiada o byłej nie niewolnicy Ashley oraz o jej jutowym worku, w którym trzyma wszystkie swoje najpotrzebniejsze rzeczy. To jest historia o niewolnictwie, ale także o pierwszych latach, kiedy wyzwolono niewolników w Stanach Zjednoczonych i o ich niepewnej sytuacji. Podobno napisana jest w bardzo piękny sposób, nawet bardziej trochę jak powieść, a nie jak reportaż. Ale oczywiście, jest to książka na faktach, więc można ją traktować jako reportaż. Także ja jej jeszcze nie czytałam, ona dopiero do mnie przyszła, ale myślę, że to może być coś fantastycznego. I jeszcze jedna książka na faktach. Stacja Europa Centralna. Jarosława Rudisza, czyli czeskiego pisarza, którego no, ja znam ze wszystkich przetłumaczonych na język polski powieści, bardzo go lubię i bardzo cenię. Ta książka natomiast nie jest powieścią. Ona opowiada o samym Rudiszu, o jego miłości do kolei, którą tak naprawdę wyssał z mlekiem matki, a raczej odziedziczył po linii męskiej swojej rodziny, ponieważ jego dziadek pracował na kolei i inni jego krewni. Także pracowali na kolei. On sam uwielbia podróżować pociągami. Nawet teraz jest w Polsce i z tego, co widziałam gdzieś tam w mediach społecznościowych, podróżuje po Polsce pociągami. Nie wozi się samochodem, lecz gdzie tylko może jeździ pociągiem. I on opowiada tutaj historię kolei w swoim życiu, ale także oczywiście o swoim życiu. Więc mamy tutaj też jakieś jeszcze Fotografie, nie ma ich wiele, ale jakieś się znajdują. Jeżeli chcecie więcej dowiedzieć się o tym fascynującym czeskim pisarzu, to powinniście sięgnąć po tę książkę, która bardzo mi pasuje, kolorystyką do mojego dzisiejszego stroju. Zobaczcie, jakby była stąd. Shadowman, True Crime, to jest książka. Która bardzo mnie zainteresowała, ponieważ czy to w serialach, czy w filmach, czy w wielu powieściach kryminalnych mamy do czynienia z profilowaniem kryminalnym. I już do tego się przyzwyczailiśmy, że są profilerzy, którzy na podstawie różnych dowodów znalezionych na miejscu zbrodni, określają, kim mógł być zabójca, czy kim jest zabójca. Tworzą jego profil psychologiczny. Ale kiedyś to musiało się zacząć. Kiedyś ten profil musiano postawić po raz pierwszy. I tutaj mamy właśnie pierwszą taką sprawę. To się działo w 1973 roku. Z kempingu, z namiotu, zostaje uprowadzona dziewczynka, która następnie zostaje zamordowana. Potem, jakiś czas później, podobny los spotyka nastoletnią kelnerkę. I policjanci. Postanawiają za wszelką cenę ująć tego sprawcę, ale za bardzo nie wiedzą od czego zacząć. I tutaj mamy policjanta, który był na szkoleniu w Quantico. Jest to Peter Dunbar. Uczestniczył w warsztatach, w jakichś szkoleniach i tam dowiedział się, że można postawić czy stworzyć profil psychologiczny sprawcy. Nie na podstawie odcisków palców, bo to są innego rodzaju dowody, ale na miejscu zbrodni zostają także dowody, które można powiedzieć, że są śladami psychologicznymi. I on razem z innymi policjantami postanawiają określić taki profil tego sprawcy. Gdy go po jakimś czasie ujmują, okazuje się, że. W wielu kwestiach mieli rację, że ten profil stworzyli naprawdę bardzo dokładny. Także mamy tutaj sprawę prawdziwą, prawdziwą zbrodnię, prawdziwego mordercę i oprócz tego kawał historii kryminalistyki. Odłożyłam, ale nie powiedziałam Wam, kto napisał tę książkę. Jest to Ron Franzcel, tak jest napisane. Teraz mam przed sobą książkę norweskiego pisarza Larsa Sabie Christensena Moja chińska babcia Ja tę książkę już kończę czytać także mogę Wam ciut więcej o niej opowiedzieć Ta babcia nie pochodziła z Chin To jest babcia, która pojechała do Chin w trzy miesięczną podróż drogą morską, żeby dołączyć do swojego niedawno poślubionego męża który pracował jako ratownik na statkach On pracował w takiej firmie, która pomagała Wydobywać wraki czy też ratować statki, które spotkało jakieś nieszczęście na morzu. I on stacjonował w wielu miejscach na świecie i ta babcia po ślubie wybrała się w taką podróż, nie znając języków, nie znając nikogo do Singapuru, żeby dołączyć do swojego męża. Ale to nie jest tylko i wyłącznie książka o tej babci. To jest w ogóle książka o. Przodkach tego autora, on próbuje odtworzyć sobie historię rodzinną, próbuje dociec tego, jacy to byli ludzie, co lubili, jakie mieli motywacje, jakimi uczuciami się darzyli. Próbuje dowiedzieć się jak najwięcej, ale tak naprawdę nie za bardzo ma już od kogo, ponieważ większość jego przodków już nie żyje bądź też są umierające, i. On składa tę opowieść o rodzinie, na przykład z wycinków z gazet, jakichś pocztówek, które jeszcze się zachowały, czy też wspomnień sprzed lat, kiedy był jeszcze dzieckiem, i coś tam mu się przypomina. Bardzo dobrze mi się to czyta, ale tak jak mówię, nie jest to tylko o babci, jeżeli na przykład chcielibyście poznać historię samej babci. Śluby nieposłuszeństwa. To jest kolejny reportaż Justyny Dżwik-Klugę, prawdziwe życie zakonnic. Justyna Dżwik-Klugę dotarła do zakonnic, dotarła za mury klasztoru i porozmawiała z kilkoma z nich, próbując dowiedzieć się, co też skłania często młode kobiety do tego, żeby porzucić całe swoje życie, życie, które znają, i złożyć śluby posłuszeństwa, czystości, ubóstwa. Rozmawia z nimi o tym, co dla nich stanowi największy problem. Rozmawia o tym, jak żyje się w świecie zdominowanym przez mężczyzn. Dowiaduje się wielu rzeczy, które nie są dla nas oczywiste. Myślę, że mało kto z nas zastanawia się nad tym, jakie życie wiodą u zakonnice. Tutaj mamy możliwość zajrzenia za mury klasztorów, zajrzenia do ich cel i zobaczenia, kim one są i jak im się tam żyje. Tutaj zupełnie inna książka, Idol w Ogniu. To książka bardzo młodej japońskiej pisarki Rin usami, która opisała nastoletnią dziewczynę, zakochaną. W muzyków, jakimś tam soliście, którego śledzi w mediach społecznościowych, całymi nocami czyta artykuły, wywiady z nim jest dla, on jest dla niej całym życiem tak naprawdę. I pewnego dnia dziewczyna dowiaduje się, że ten młody piosenkarz uderzył swoją fankę i musi się teraz zmierzyć z tym faktem, i ułożyć sobie jakoś, że ten obraz, który sobie wytworzyła w głowie, być może nie ma wiele wspólnego z tym, kim naprawdę jest ten muzyk. Krótka książka, ale podobno bardzo poruszająca, no i opowiadająca o najmłodszych członkach naszego społeczeństwa. Plus jeszcze Japonia, jeżeli ktoś lubi. O tej książce nie będę dużo opowiadała, bo myślę, że wielu z Was już ją czytało. Światłość w sierpniu. Williama Faulknera w nowym przykładzie, w przekładzie Piotra Tarczyńskiego. Tutaj warto dodać właśnie, że jest to nowy przekład, trochę odświeżony, pewnie troszkę bardziej uwspółcześniony. Jest to książka, która opowiada o małym miasteczku w Stanach Zjednoczonych, w którym rozgrywają się różne dramaty. Jest to miasteczko, do, do którego przybywa ktoś obcy i tam dzieje się dużo, dużo rzeczy. Światłość w sierpniu, nowy przekład, nowe wydanie, bardzo piękne, jeszcze zobaczę jaka czcionka. O, spokojnie, da się to spokojnie czytać bez jakiegoś większego wysiłku. Także... Tutaj zwracam uwagę, że pojawiło się pierwsze nowe tłumaczenie Faulknera, a widziałam, że inne wydawnictwo szykuje premierę innej książki Faulknera, nie pamiętam teraz której, przetłumaczonej na nowo przez Macieja Płazę. Także coś tutaj się ruszyło bardzo, bardzo mnie to cieszy, bo te książki już były bardzo trudno dostępne. I ostatnia książka, którą chciałam Wam dzisiaj pokazać, to wznowienie powieści Zetyrudzkiej Mykwa. Ja nawet nie wiedziałam, że Zyta Rucka napisała tę powieść kiedyś i wobec tego bardzo się cieszę, że książka dostaje nowe życie, ponieważ uwielbiam książki Zyty Ruckiej. To historia dwóch dziewczyn, czy dwóch kobiet, które były ukrywane w czasie wojny przez Polkę. Więc mamy tutaj tak naprawdę historię opowiedzianą na trzy głosy. I napisana jest ta książka pod koniec XX wieku, jako jedna z pierwszych powieści o traumie, potomków ocalałych z zagłady. Zyta rudzka buduje opowieść z dwóch języków: przypowieści i intymnego przeżycia. Odsłania niewydolność pamięci zbiorowej wobec jednostkowego cierpienia. Czyli mamy tutaj powieść, która prawdopodobnie będzie bardzo poruszająca powieść o kobietach, wielkiej krzywdzie, o krzywdzie. Jednostkowej, ale także krzywdzie całego narodu. Nie za duża książeczka, ale myślę, że mnóstwo emocji. No więc, tak, to by było na tyle. Opowiedziałam o wielu książkach. Mam nadzieję, że to, co opowiedziałam o tych książkach, chociaż trochę zgadza się z ich treścią, bo przypominam, otwieranki to cykl opowieści o książkach, których jeszcze nie czytałam. To jest taki unboxing, gdzie ja. Otwieram książki i mówię, dlaczego je zamówiłam, co mnie w nich zainteresowało, co mnie zaintrygowało i na co liczę. Najczęściej opieram moją wiedzę o tych książkach z opisów na okładce, czasami z jakiejś recenzji. Także, jeżeli coś poprzekręcałam, nie miejcie mi tego za złe. Za jakiś czas opowiem Wam o tych książkach w obgadankach, gdzie już będę ekspertką, bo będę miała je przeczytane. Moi drodzy, czy zainteresowałam was którąś z tych książek? Czy zamierzacie sobie którąś z nich sprawić na długie, jesienne wieczory? Oczywiście nie życzę Wam od razu długich, jesiennych wieczorów. Niech Babie lato trwa jak najdłużej, ale życzę Wam wspaniałego, jesiennego czytania. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia już za tydzień. Pa, pa, pa.